Witam. Dziś mam dla Was sporą dawkę motywacji. Przytoczę Wam kilka kluczowych zdań z książek Sekwencji Zmian, dzięki którym obudzicie w sobie zapał i uświadomicie sobie, że możecie zacząć spełniać swoje wszystkie marzenia. Oto fragment z książki Sekwencja Zmian. Energią można sterować. Robisz to codziennie, podobnie jak każdy inny żyjący człowiek. Kierujesz energią przez skoncentrowanie swojej uwagi. To właśnie Twoja uwaga decyduje o tym, w jaki sposób wykorzystujesz własną energię oraz w jaki odbierasz tę z otoczenia. Oto fragment z książki Istnienie. Żadna negatywna myśl, która cię atakuje, nie ma ani odrobiny mocy, aż do momentu, gdy nie zaczniesz jej rozważać, pielęgnować i roztrząsać, zasilając ją tym samym swoją uwagą i energią. Ponieważ tylko wtedy, gdy to zrobisz, przeniknie ona do twojej podświadomości i zamanifestuje się w twoim życiu pod postacią różnych zdarzeń i okoliczności. Oto fragment z książki Dieta mentalna według sekwencji zmian. Myśli i uczucia tworzą rzeczywistość. Jest to fakt, niezależnie od tego, czy ktoś się z nim zgadza, czy nie. Większość ludzi nie panuje nad swoimi myślami i emocjami. Jednocześnie każdy może nauczyć się to robić i powinien to zrobić, ponieważ dzięki zapanowaniu nad własnym umysłem zacznie panować nad swoim życiem. Oto fragment z książki Formuła Quantum. To obserwator wybiera rzeczywistość, której później doświadcza. Jednak w przypadku, gdy nie wie on, że nim jest, nie obserwuje świadomie i nie wybiera najlepszych dla siebie korzyści, w zamian poddając się obecnym uczuciom i nastrojom, identyfikując się z nimi. Jeśli wierzysz, że jesteś swoimi myślami, nie będziesz mógł zaobserwować wymarzonej przez siebie rzeczywistości ani zaprosić jej do swojego życia. Wierzysz bowiem, że nie masz wpływu na swoje myśli, uznając błędnie, że one cię określają. W efekcie zasilasz je silnymi uczuciami i emocjami, nie mając pojęcia o tym, że wciąż obserwujesz, a więc równocześnie wybierasz nieświadomie jedną i tę samą wariację rzeczywistości, która jednocześnie nie jest tą upragnioną przez ciebie. Oto fragment z książki Bogactwo, miłość, zdrowie, moc wewnętrzna, cztery plany treningowe. Każdy z nas ma w sobie moc, dzięki której może całkowicie odmienić swoje życie, zaskakując tym całe swoje otoczenie, dla którego zmiany te będą się najczęściej kojarzyły z magią, czymś całkowicie niesamowitym. Ta niezwykła siła kryje się w nas wszystkich, bez wyjątku, i wszyscy możemy także nauczyć się z niej świadomie korzystać. Oto fragment z książki Miłość, wdzięczność, szczęście, siła napędowa najwyższych wibracji. Miłość jest najpiękniejszym, a zarazem najbardziej naturalnym stanem istoty ludzkiej. Jeżeli kochasz siebie, rozumiesz, że nie jesteś swoimi błędami, swoją przeszłością i zawsze możesz zacząć od nowa. Nie straciłeś swojej wartości tylko dlatego, że kiedyś podjąłeś nie najlepsze dla siebie decyzje. Zawsze możesz wybrać inaczej, odmieniając całkowicie swój los. Oto fragment z książki Neville Goddard, Teoria i praktyka.
prawo założenia mówi o tym, że to, co zakładamy jako rzeczywiste, uznając to za fakt w naszym życiu, to też się w nim manifestuje i tego później doświadczamy. Niestety, ponieważ mało kto o tym wie, zdecydowana większość ludzi zakłada swoje szanse, przyszłość na podstawie jedynie swoich obecnych doświadczeń. Dlatego też ich przyszłość wygląda podobnie jak ich przeszłość, a ich doświadczenia zataczają koło, które można w każdej chwili zatrzymać, ale dopiero w momencie, w którym posiada się świadomość, że można to zrobić. Oto fragment z książki Emmett Fox Magia przemiany. Niezależnie od tego, czy teraz w to wierzysz, czy nie, ta moc może cię wyciągnąć z największych tarapatów, pokonując bez najmniejszego wysiłku wszelkie trudności w twoim życiu i sprawiając, że stanie się ono pełne miłości, szczęścia, radości, sukcesów i wszelkiej dobrej obfitości. Oto fragment z książki Sekretem jest uczucie, tajemnica sukcesu, metod Neville'a Goddarda. Każdej istocie na Ziemi spełni się wszystko, o czym tylko pomyśli, jeśli jej intencje będą zgodne z silnymi emocjami. Jeśli chcesz, aby twoje warunki i okoliczności się zmieniły, a twoje pragnienia spełniły, musisz zrezygnować z oddawania się myślom i uczuciom, które je tworzą. Oto fragment z książki Siedem zasad według sekwencji zmian oraz wskazówki, które odmienią twoje życie. Również i ty, niezależnie od tego, w jakim stanie świadomości obecnie przebywasz, negatywnym lub pozytywnym, możesz go porzucić, odmieniając całkowicie siebie i swoje życie. A twoja przeszłość przestanie wpływać na twoje myśli, to jak postrzegają cię inni oraz na całe twoje życie. Stanie się po prostu bez znaczenia. Dlatego nie martw się, jeśli jeszcze teraz przebywasz w negatywnym stanie świadomości. Oto fragment z książki Minuta, która odmieni twoje życie. Każdy, kto pragnie zmienić swoje życie, musi raz na zawsze skończyć ze wszystkimi wymówkami, które zawsze się znajdą, jeśli tylko ktoś ich poszuka. Postanów, że właśnie teraz, w tej chwili, zaczynasz odmieniać swoje życie, a następnie naprawdę to zrób, pamiętając o dyscyplinie oraz wytrwałości. Pomyśl o tym, że przecież nie robisz tego dla kogoś, a inwestujesz ten czas przede wszystkim w siebie, w swoje marzenia. Nie ma innego sposobu na ich spełnienie. Oto fragment z książki Mistrzowie chwili. Cudowne uzdrowienia, które są uznawane przez większość za cuda, mają miejsce, ponieważ osoba, która została w sposób natychmiastowy uzdrowiona, bez reszty uwierzyła w to, że tak się właśnie stanie. A w naszym życiu zawsze wydarza się to, w co naprawdę wierzymy głęboko w swoim sercu. Pamiętaj, że to nie to, co ktoś mówi, ma znaczenie, a to, w co naprawdę wierzysz. Oto fragment z książki Nieskończona potęga w tobie, przekaz płynący z nauk Josepha Murphy'ego. Moc decyzji każdego z nas jest nieograniczona, ponieważ dysponujemy nieskończoną siłą płynącą z podświadomości, która jest bezosobowa i urzeczywistni w naszym życiu wszystko, w co tylko świadomie wierzymy, uznajemy za prawdę. Murphy tłumaczy, że proces myślenia zachodzi w świadomości człowieka, w której dokonuje on wyborów, używając swojego logicznego umysłu, który analizuje i ocenia. Natomiast do podświadomości człowieka należy już zupełnie inne zadanie,
którym jest dostarczenie zgodnych z tymi wyborami manifestacji w postaci określonych warunków i okoliczności. To już wszystkie fragmenty na dziś. Pamiętajcie, proszę, że każda z książek Sekwencji Zmian kryje w sobie mądrość i skuteczny przepis na spełnione i szczęśliwe życie. Książki możecie zamówić na platformie Amazon lub też na stronie Sekwencji Zmian. Możecie je zamówić dla siebie lub dla bliskiej osoby. Życzę wszystkim wspaniałej lektury i jeszcze wspanialszych praktyk. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.